Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w projekcie Złoty Skalpel, który jest projektem Pulsu Medycyny, w ramach którego rozmawiamy z przedstawicielami świata medycznego o ich pomysłach, projektach, nowych rozwiązań, które ulepszają pracę na pewnym odcinku pracy lekarza, pracy medyka. Naszym gościem w studio jest pani profesor Bożena Romanowska-Dixon, PO kierownika Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która wspólnie z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej i z fizykami medycznymi opracowała technologię druku 3D wkładek polimerowych do aplikatorów ocznych. Pani profesor, proszę powiedzieć, skąd w ogóle zrodził się pomysł opracowania takiej technologii i czemu ta technologia miała służyć, ma służyć? Znaczy, tak naprawdę to pomysł, inwencja pochodzi od fizyków medycznych, którzy są zaangażowani w planowanie, w przygotowanie do terapii przy użyciu aplikatorów, które stosujemy, aplikatorów z pierwiastkami promieniotwórczymi, stosujemy w leczeniu nowotworów złośliwych oka. Mamy różne nowotwory złośliwe. Te najczęściej, w których stosujemy właśnie napromienianie, to są czerniaki. I nasi fizycy zaproponowali takie rozwiązanie, które no już podpatrzyli trochę w stomatologii i w innych dziedzinach medycyny, bazując na sprawdzonych już materiałach. Pomysł został zaakceptowany przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej i badania dalsze były oparte o współpracę tych naszych ośrodków. No te wkładki, które są kluczowe, bo mówimy tutaj o wkładkach do aplikatorów. Ja muszę przybliżyć sam problem, a mianowicie ziarna jodowe są umieszczone w takich wkładkach, które muszą być wymieniane po to, żeby samo źródło było również mogło być wymienione. Aplikatory są, mają odpowiednią moc do terapii przez okres 2, najdalej do 3 miesięcy, więc ta wymiana musi się odbywać odpowiednio często, tak żeby moc płytki, żeby odpowiednia dawka promieniowania była aplikowana na guz we wnętrzu oka. No, te wkładki polimerowe są kluczowe dla uzyskania odpowiedniego rozkładu dawki podczas napromieniania guza. Także jest to bardzo istotny problem. A na czym polega innowacyjność tego projektu, który został opracowany przez Państwa naukowców? Polega na, przede wszystkim na odejściu od stosowanego dotychczas sposobu otrzymywania tych wkładek. W tej chwili precyzja, dopasowanie tych wkładek, jak również możliwość odpowiedniego rozkładu umieszczanych tam źródeł jest bardzo wysoka, a to dzięki temu, że został zastosowany proces druku 3D i w związku z tym można było właśnie odpowiednio dopracować szczegóły takiej wkładki. Także jest to w naszej rzeczywistości krok naprzód, jeśli chodzi o dokładność napromieniania, później o możliwość oszacowania od optymalnej dawki dla danego guza. Czyli jak ja rozumiem, to też w jakiś sposób oszczędza oko tego pacjenta, tak? Celuje w to miejsce, które powinno zostać usunięte, a resztę struktur jest również, jakby zrobione? To zapewnia większą precyzję w dostarczeniu dawki. A poza tym uniezależnia nas od dostawców tych wkładek, które musieliśmy kupować, a z tym również mieliśmy czasami problemy. Rozumiem. Pani profesor, nauka, pomysł to jedno, a próba wdrożenia tego produktu do użycia, no to już jakby drugi taki element. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że udało się po opracowaniu tej nowej technologii wprowadzić ten produkt do powszechnego użytku i co tutaj jest objęte patentem? Czy ten druk 3D, czy cały ten projekt? To znaczy, sytuacja była dość komfortowa z tego powodu, że oparto się na zweryfikowanych, dostępnych materiałach.
czyli uzyskanie certyfikowanego produktu medycznego było możliwe, ponieważ ostateczny produkt spełniał wszystkie związane z dopuszczeniem do użytkowania wymagania. Były to po prostu materiały, które były stosowane i były już wcześniej dopuszczane do zastosowania właśnie jako produkt medyczny. A ich składowa to nasze wkładki, nasz ostateczny produkt. Także tutaj nie było problemu z dopuszczeniem do użytkowania. Fakt, że wykorzystano tę technologię, no, umożliwił szybkie wdrożenie też produktu medycznego do terapii, do użytkowania, do praktycznego zastosowania, bo nie musieliśmy przechodzić tych wszystkich etapów akceptacji. Czyli jak rozumiem dobrze, to opierając się na tych znanych jakby rozwiązaniach, mieliście też już badania, tak? Nie musieliście robić swoich badań potwierdzających przy komercjalizacji, czy? Dokładnie, tak. To były sprawdzone materiały medyczne. Rozumiem. W związku z tym w waszym wypadku ta droga od tego laboratorium, nazwijmy, czy pracowni medycznej do rynku nie była jakby jakaś trudna, nie trwała długo. Ile czasu minęło od tego zapoczątkowania, od tej idei, która się zrodziła do tego momentu, kiedy państwo dostaliście produkt i mogliście go już na szeroką skalę stosować? Znaczy my zaczniemy go stosować teraz, w najbliższych dniach, także nie można powiedzieć, że on już jest stosowany, ale jest już całkowicie zakończony ten proces, już są drukowane te nasze wkładki i na pewno będziemy go jeszcze być może w najbliższym czasie doskonalić, jeżeli będzie taka konieczność. Natomiast całość procesu razem z zakupami, szkoleniem personelu zajęła około 1,5 roku, także był to stosunkowo krótki czas. A czy tutaj można coś zasugerować z Państwa strony, podpowiedzieć innym naukowcom, którzy no też jakieś swoje rozwiązania na swoich odcinkach wprowadzają, czym się powinni kierować, żeby no jakby móc ten produkt wprowadzić na rynek? Czy można tu coś im podpowiedzieć, żeby im było prościej, łatwiej, jakieś działania, ścieżki? Myślę, że fakt, że pracujemy w szpitalu klinicznym, tak jak zresztą wiele osób, które mają do czynienia z ciągłym postępem, mobilizuje nas. Szpital kliniczny, kontakt z ośrodkiem uniwersyteckim, to daje też znacznie większą możliwość kontaktów zarówno międzyośrodkowych, jak i przede wszystkim interdyscyplinarnych. Także ten fakt współpracy interdyscyplinarnej pomaga nie tylko w powstaniu samych pomysłów, ale również ich realizacji, prawda? I takie rozwiązania właśnie, myślę, podsuwam i sugeruję, żeby sięgać w kierunku współpracy interdyscyplinarnej, bo czasami coś, co wydaje się dla nas trudne, okazuje się być łatwiejsze, jeżeli spojrzymy to z perspektywy innych specjalistów. Także ta nasza współpraca i zaproszenie naukowców z AGH okazało się rzeczywiście w przypadku naszego projektu strzałem w dziesiątkę, dlatego że wspólnie z naszymi fizykami medycznymi można było wypracować w stosunkowo krótkim czasie bardzo dobre rozwiązanie i rozwiązanie, które da się przełożyć później bardzo szybko na praktyczne zastosowanie. My już w październiku będziemy zakładać te nowe właśnie wkładki. Czyli już w październiku pacjenci będą korzystać z produktu polskiego, wytworzonego u nas w kraju. Tak. Jak rozumiem, ten produkt nie będzie tylko dostępny w waszym szpitalu, będzie można go zakupić, inne lecznice będą mogły z niego skorzystać, zakupić, czy będzie taka otwartość właśnie na rynek polski? Znaczy, prawdę mówiąc, nie bardzo jest uzasadnienie do tego, żeby skomercjalizować i nie myślimy o tym jakoś specjalnie w najbliższej przyszłości, z tego prostego powodu, że jesteśmy jedynym w Polsce ośrodkiem, który leczy w ten sposób pacjentów onkologicznych. Jesteśmy centrum
onkologii okulistycznej. Jesteśmy ośrodkiem, do którego trafiają pacjenci z terenu całej Polski i żaden inny ośrodek w Polsce nie dysponuje aplikatorami jodowymi. Więc nie ma takich potrzeb, żeby dokonywały zakupu naszych wkładek, naszych produktów. No ale oczywiście możemy na potrzeby innych ośrodków, czy prowadzić szkolenia, czy możemy udostępniać informacje dotyczące technologii. Rozumiem. Rozumiem, że też nie bierzecie póki co pod uwagę tego, żeby wasze rozwiązanie może trafiło na rynki europejskie, skoro ono jest dobre, bardzo dobre, no to dlaczego nie zachęcić kolegów, żeby zaczęli korzystać z doświadczenia, wiedzy, umiejętności polskich naukowców? Czy tutaj w ogóle rozmawiacie? Kiedy pokażą się jakieś na ten temat publikacje, może to spowodować zainteresowanie tym produktem na pewno. Proszę jeszcze na koniec pani profesor powiedzieć o tych wymiernych korzyściach, może przypomnieć dla samego pacjenta z tego rozwiązania, które wprowadzacie lada moment u was w klinice. No, przede wszystkim uniezależnienie się od dostawców. Jest bardzo mało ośrodków w skali europejskiej, które zajmują się brachyterapią jodową. W związku z tym też miewaliśmy problemy z dostawą tychże wkładek. Natomiast są te nasze jeszcze w tym wszystkim bardziej doskonałe, w tym sensie, że tak jak już pani zauważyła sama, będzie to promieniowanie aplikowane z większą dokładnością, z większą precyzją, w związku z tym też jest to pożytek oczywiście dla pacjenta, że i dawka będzie prawidłowo dobrana i mniej narażone na powikłania, działanie uboczne promieniowania będą struktury sąsiadujące. Taki był też cel. Rozumiem. Z mojej strony to już wszystko, chyba że chciałaby pani coś jeszcze dodać takiego ważnego właśnie dla lekarzy, dla medyków, którzy usłyszeli o tym rozwiązaniu, o jakiś, nie wiem, coś istotnego, co ja tutaj, na co nie zwróciłam uwagi. No myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby doskonalić nasze rozwiązania, żeby poprawiać standardy leczenia. Także nawet niewielkie czasem kroki przekładają się później na lepsze efekty w leczeniu pacjentów i życzę sobie tego i wszystkim kolegom po fachu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję pani profesor. Przypominam, że naszym gościem była pani profesor Bożena Romanowska-Dixon i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób myśl medyczną, technologiczną przełożyć na korzyści dla pacjenta i na możliwości komercyjne na rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję państwu.